Cześć, witam Was w pierwszym odcinku Euro Insidera, czyli mojego wideobloga, który będę nagrywał podczas Euro 2020. Co tu znajdziecie? Przede wszystkim newsy, informacje na temat reprezentacji Polski, wcześniej nie publikowane prawdopodobnie nigdzie, a także moje przemyślenia na temat biało-czerwonych. Co idzie na pierwszy ogień? Kasa, czyli ile i czy w ogóle reprezentanci Polski zarobią na udziale w Euro 2020. Zapraszam Was jednocześnie do subskrybowania naszego kanału. Na początek rozstrzygnijmy jedną rzecz. Czy piłkarze reprezentacji Polski powinni w ogóle otrzymywać pieniądze za grę w narodowych barwach? Według mnie oczywiście, że tak, bo PZPN zarabia na nich krocie, podpisuje mega lukratywne kontrakty sponsorskie wynoszące dziesiątki milionów złotych. Widzicie między innymi ściankę za moimi plecami, ile jest na niej logotypów. To wszystko są ciężkie pieniądze, więc jeżeli piłkarze grają na dużych imprezach, gdzie oczywiście UEFA wypłaca też wielkie pieniądze, im także należy się kawałek tortu. Zatem moja odpowiedź brzmi tak. No ale dobra, przejdźmy teraz do meritum. Ile zawodnicy faktycznie na Euro 2020 mogą zarobić? Musimy rozdzielić jedną rzecz. Przede wszystkim mamy za sobą eliminację do dużego turnieju. Tutaj też UEFA oczywiście płaciła za tę część meczów nagrody. Ta nagroda wynosiła całkiem sporo, bo ponad 9 milionów euro. Zatem już PZPN zarobił 40 milionów złotych na tym tylko fakcie, że reprezentacja Polski oczywiście na Euro 2020 się znalazła. Ta część kasy została już piłkarzom wypłacona. Ile zawodnicy dostali z tego tortu? Około 20%. Tyle zarobili do tego momentu. To jest w przeliczeniu około 10 milionów złotych. I tutaj też pojawia się ciekawy wątek, który należy rozstrzygnąć. Jak zawodnicy taką grubą kasę dzielą między siebie? Muszę Wam powiedzieć, że wymyślili całkiem ciekawy system punktowy. Mianowicie wygląda on tak, że dla zawodnika, który występuje w podstawowym składzie, taki piłkarz ma przyznawane 3 punkty. Zawodnik, który wejdzie z ławki rezerwowych, otrzymuje 2 punkty, a piłkarz, który całe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych, otrzymuje 1 punkcik. Na koniec eliminacji, czyli po 10 meczach, piłkarze sumują sobie punkty, mamy ranking i tak pieniądze zostają dzielone. Zatem odpowiedź numer 1. Kto zarobił najwięcej na eliminacjach? Jest 2 takich zawodników i nie jest to Robert Lewandowski. To Grzegorz Krychowiak i Piotr Zieliński, którzy rozpoczęli aż 10 spotkań od pierwszej minuty. Robert Lewandowski i Kamil Grosicki są na drugim miejscu, bo jedno spotkanie, mianowicie z Izraelem, zaczynali na ławce rezerwowych. Grzegorz Krychowiak i Piotr Zieliński zgarnęli 750 tysięcy złotych na głowę, a Robert Lewandowski i Kamil Grosicki zarobili w takiej konfiguracji około 720 tysięcy złotych, zatem są to bardzo dobre pieniądze oczywiście. No dobrze, ale ile jest do zgarnięcia już na Mistrzostwach Europy? UEFA nie ukrywa tych liczb i opublikowała taką ogólną pulę nagród, którą przewiduje właśnie za grę w turnieju finałowym. Jest to aż 300 ponad milionów euro w przeliczeniu na złotówki, ponad miliard złotych do rozdzielenia między 24 drużyny, które wezmą udział w Euro 2020. No dobrze, ale jaką część nagrody PZPN zamierza przeznaczyć dla piłkarzy? Tutaj ustalona jest formuła, że ta premia od UEFA zostanie pomniejszona o koszty organizacji zgrupowania, między innymi tego w Opalenicy, w której obecnie się znajdujemy, w Sopocie, oczywiście koszty przelotów i tak dalej, i tak dalej. Czyli kiedy ta kwota zostanie pomniejszona, dostaniemy nagrodę netto dla PZPN-u, a od tego dopiero będzie liczony procent dla zawodników. No i tutaj wchodzimy już w jakby clue całej sytuacji. Ile piłkarze będą mogli zarobić na euro? Przede wszystkim sprawa numer 1. Myślę, że podeszli do niej zawodnicy, zresztą nie pierwszy raz, bardzo fair. Nagroda będzie dopiero do podzielenia, kiedy osiągną cel minimum, czyli muszą wyjść z grupy i dopiero wtedy ta premia będzie im się należała. No i tutaj wchodzimy już w rzeczy, które
są mocno matematyczne, muszę sobie spojrzeć na moją ściągawkę do komputera. Takie kwoty ustalił PZPN z piłkarzami, że będą to po prostu gratyfikacje progresywne. 1/8 finału, czyli tuż po wyjściu z grupy, to jest 25% od całej premii. Ćwierćfinał daje 30%, półfinał 35%, a finał 40% plus bonus za zwycięstwo, co się pewnie nie wydarzy, ale jest to wszystko ustalone. Przy najbardziej pozytywnym scenariuszu, teraz podam Wam liczby, ile piłkarze mogą zarobić właśnie, gdy na przykład wygrają wszystkie mecze w grupie. Za każde zwycięstwo grupowe to jest 1,5 miliona euro do podniesienia z boiska. Remis daje 750 tysięcy euro. Oczywiście jesteśmy realistami, wiemy, że biało-czerwoni chociażby z Hiszpanią nie wygrają, chociaż wszystko oczywiście jest możliwe, ale zakładając, że jesteśmy w hiperformie i wszystko układa się po naszej myśli, Polska wygrywa 3 mecze grupowe, oczywiście awansuje do 1/8 finału, wtedy zgarnia 4,5 miliona euro ze zwycięstw w fazie grupowej i dostaje 2 miliony euro bonusu od UEFA za to, że do tej fazy turnieju się dostaje. Ile w takim razie zgarniają piłkarze z 6,5 miliona euro, które dostałby PZPN. Oczywiście to 6,5 miliona euro minus koszty pobytu w Opalenicy, Sopocie i tak dalej, których nie znamy, bo one myślę dopiero będą znane po Mistrzostwach Europy. No ale zakładamy, że one są na poziomie zero. Tak liczymy na razie to, co wiemy. Dla piłkarzy przypada więc 25%, czyli 1,6 miliona euro, to jest 7,2 miliona złotych do podziału za awans do 1/8 finału. I te kwoty oczywiście dzielone są przez punkty, jakie zdobędą zawodnicy powołani przez Paulo Souza i użyci przez Paulo Souza w konkretnych meczach. Tutaj będę się już streszczał. Ćwierćfinał to jest 7,75 miliona euro, czyli już kwota potężna, 34 miliony złotych. Dla piłkarzy 30% to jest około 10 milionów złotych premii. Półfinał 9,5 miliona euro. 35% dla piłkarzy daje 15 milionów złotych do podziału. No i wreszcie finał. 22 miliony złotych dla zawodników reprezentacji Polski, 40% premii od UEFA. Tyle zawodnicy mogą podnieść z samej premii, a pewnie jeszcze będzie należał im się bonus za zdobycie złotego medalu, bo finał oczywiście mogą wygrać, co będzie niestety już jakimś absolutnym science fiction, ale dopuszczamy taką minimalną myśl. Więc jeśli zawodnicy dotrą do finału, wygrają go, to można założyć, że około miliona złotych na głowę podniosą z boiska. Jest to kwota naprawdę bardzo przyzwoita, ale jeżeli, umówmy się, zdobędą złoto na Mistrzostwach Europy, no to będzie im się to należało i pewnie każdy z nas to ze swojego portfela jeszcze kilka złotych by wyciągnął, żeby to stało się faktem. Tak to wygląda, moi drodzy, także no okej, to wszystko myślę jest bardzo fair. Warto jeszcze raz to powtórzyć. Bez awansu do fazy pucharowej Polacy nie otrzymują nic. PZPN być może zgarnie jakąś kwotę za remisy, ewentualnie pojedyncze zwycięstwo, ale wtedy piłkarze nie dostaną ani złotówki. Dopiero od 1/8 finału ta kwota zaczyna progresywnie rosnąć od 25% do nawet 40%. Tak to wygląda i z mojej strony myślę tutaj można postawić kropkę. I co? Widzimy się w następnym odcinku, pewnie również nagranym z Opalenicy. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do subskrybowania naszego kanału.